pracy tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie, światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, oddaj swej potędze. Dzisiaj spotykają się proboszczowie naszej archidiecezji w Wyższym Seminarium Duchownym, aby rozmawiać o teraźniejszości i przyszłości Kościoła. O tym, w jaki sposób docierać z Ewangelią do ludzi współczesnych czasów. Jest to pokłosie spotkania, które odbyło się w Rzymie w maju. Na to spotkanie to papież Franciszek zaprosił proboszczów z całego świata. Z Polski było nas tam 4 proboszczów, ale byli proboszczowie ze wszystkich kontynentów. Słuchaliśmy się wzajemnie, uczyliśmy się i zastanawialiśmy się, jak docierać z Ewangelią, czyli dobrą nowiną, do wszystkich ludzi. Dzisiaj tu chcemy przede wszystkim przećwiczyć rozmowę w Duchu Świętym. Jest to metoda synodalna, synodu o synodalności, która polega na słuchaniu siebie wzajemnym w Duchu Świętym. Wszyscy wypowiadają się, nie ma nikogo milczącego, wszyscy słuchają się, wyciągamy wspólne wnioski po to, żeby było lepiej w Kościele, żeby Ewangelia mogła być wprowadzana w czyn. Synod się kończy i nie kończy, bo celem synodu nie jest to, żeby powstał jakiś jeden czy drugi dokument, tylko celem synodu jest pogłębiona kultura życia Kościoła, życie Kościoła synodalne. Tego się nie da zrobić bez proboszczów. Prawda jest taka, że w tym pierwszym okresie prowadzenia synodu, mam na myśli całe 3 lata, kiedy on trwał, proboszczowie mieli prawo poczuć się w tym procesie pominięci. Tak, nawet było to widać też na auli synodalnej. Stosunkowo najmniej reprezentowaną grupą była grupa księży. Więc Ojciec Święty starał się temu potem zaradzić, zwołując zebranie proboszczów z całego świata na przełomie kwietnia i maja. Napisał też wtedy, skierował do wszystkich proboszczów świata list. To jest jednak wydarzenie niezwykłe. No i teraz chodzi o to, żeby i owoce tego spotkania proboszczów z całego świata i także ten list papieża do proboszczów implementować w lokalnych społecznościach. W całym polskim kościele będą takie spotkania. Teraz zostały one ogłoszone przez Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. A ja się cieszę z tego, że myśmy już takie spotkania zaplanowali wcześniej i po prostu jesteśmy w takim rytmie dialogu z Ojcem Świętym, w posłuszeństwie, w słuchaniu tego, co on proponuje. Myślę, że tych spotkań będziemy mieli może 2, może 3. Wymarzyło mi się, że być może proboszczowie łódzcy odpiszą papieżowi na list. Na listy się odpisuje. Praca w grupach, na synodzie, w duchu synodalnym to dla mnie tak naprawdę nauka i przyzwyczajanie się i zdobywanie doświadczenia w nowym słuchaniu. W słuchaniu, które nie polega na tym, żeby od razu odpowiedzieć, nie polega na tym, żeby od razu zbudować jakiś konkretny respons, tylko właśnie słuchaniu i wzajemnym budowaniu się na tym,
co inni chcą powiedzieć, co inni powiedzieli, jak to rozumieją, po to właśnie, żeby w tym kontekście szukać, cały czas szukać, co Duch mówi przeze mnie, co Duch mówi przez innych i w jaki sposób możemy razem, wspólnie właśnie, skoro jesteśmy w Kościele, to razem, wspólnie dojść i zrozumieć, czego Pan Bóg i Duch Święty chce od nas. Dla mnie taki sposób rozmawiania też pozwala zbudować nowy język albo upewnić się, czy rozumiemy dokładnie to samo. Często jest tak, że dane słowo nosi przeróżny bagaż. My rozumiemy dane słowo zupełnie inaczej. I teraz, jeżeli to słowo wypowiadamy, możemy kogoś albo urazić, albo podbudować. I teraz, jeżeli wzajemnie rozmawiamy i jesteśmy otwarci na to, że jesteśmy otwarci na działanie Ducha Świętego, czyli właśnie na to, że Bóg Duch zlewa na nas jakieś dobro i informacje i budujemy to w taki czy inny sposób, to jesteśmy teraz na tej podstawie też w stanie to wypowiedzieć i zbudować zupełnie inny komunikat. Dlatego ta droga synodalna i w ten sposób prowadzenie, facylitowanie właśnie spotkań dla mnie jest dość ważne i niesie taką dość dużą nadzieję na to, jak możemy budować Kościół.